Zdrowie i utrata kilogramów nie zawsze idą w parze, szczególnie jeśli zależy nam na błyskawicznych efektach. Pewna kobieta zmarła po zażyciu środka na odchudzanie, teraz jej rodzina ostrzega wszystkich. Zdrowie naszego organizmu nie zawsze zależy od tego, ile ważymy. Nadmierne i zbyt szybkie odchudzanie może doprowadzić do poważnych uszczerbków zdrowotnych, a nawet śmierci. Boleśnie przekonała się o tym rodzina pewnej młodej kobiety, która bardzo pragnęła schudnąć. Zażyła środek, który dosłownie spalił jej wnętrzności. Lekarze nie zdołali ocalić jej życia. Zdrowie powinno być priorytetem przy walce z dodatkowymi kilogramami. Eloise Parry studiowała na Wrexham Glyndwr University. Dwudziestojedenlatka zmagała się z bulimią, a obsesja na punkcie wyglądu i sylwetki doprowadziła ją do stanu, w którym zwykła dieta i ćwiczenia nie przynosiły już dla niej satysfakcjonujących efektów. Młoda kobieta postanowiła sięgnąć po radykalne środki i kupiła w internecie preparat na odchudzanie. Tabletki DNP kupiła od Bernarda Rebello. Po ich zażyciu kobieta zmarła. Lekarze twierdzą, że 21-latka dosłownie ugotowała się od środka. Jak podało BBC, dziewczyna zażyła 8 tabletek, tymczasem spożycie już jednej sztuki może wywołać poważne konsekwencje zdrowotne. Dziewczyna chciała szybko schudnąć, środek na utratę kilogramów wypalił jej wnętrzności. DNP to 2,4-dinitrofenol, czyli bardzo toksyczna substancja, która wykorzystywana była jako pestycyd, jak również jako składnik bomb używanych w czasie I wojny światowej. Substancja ta nie została dopuszczona do stosowania w medycynie, lekarze są zgodni, że wraz z tłuszczem, spala również narządy wewnętrzne, co może spowodować u zażywających jej osób poważne komplikacje zdrowotne, a nawet śmierć. Pomimo tego, ten nielegalny spalacz tłuszczu wciąż można kupić w internecie. Dzisiaj grzeje, 1. Rozwód rozrywa rodzinę królewską, jest oficjalne potwierdzenie. Królowa jest wściekła. 2. Krzysztof Cugowski nagle chwycił mikrofon na pogrzebie Lipki. Wszyscy usłyszeli jego słowa, bliscy zalali się łzami. Bernarda Rebello, który handlował środkiem w internecie, w końcu stanął przed sądem. Trzydziestodwulatek kupował 2,4-dinitrofenol w Chinach. Prokuratura jest przekonana, że mężczyzna dokładnie wiedział, co sprzedaje. Jego wspólnik sam miał problemy ze zdrowiem po zażyciu tej nielegalnej substancji. Od śmierci Eloise minęło 5 lat. Rodzina dziewczyny głośno opowiada jej historię i wciąż ostrzega wszystkich przed zgubnymi konsekwencjami zażywania niebezpiecznych środków na odchudzanie. Najlepsze newsy dnia, źródło, Fakt24. Następny artykuł nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.